Obecnie Dental jest jednym z najbardziej znanych polskich fotografów. Chociaż urodził się w Wielkiej Brytanii, w rodzinie polskich emigrantów, na całym świecie znany jest jako polski fotograf. Jego najsłynniejsze zdjęcie zostało wykonane pod kinem Moskwa, ale dzisiaj spotkamy się z nim tutaj, czyli pod Pałacem Kultury. Znalazłem się w Warszawie przez to, że moi rodzice mieli rodzinę. I po prostu ja, jak przyjeżdżałem na wakacje do Polski, to przyjeżdżałem do nich. Pierwszy raz w 1963 roku, to jest strasznie dawno temu, miałem wtedy kilkanaście lat. Wtedy pierwszy raz rodzice zdecydowali się przyjechać, bo się przed tym bali po prostu przyjechać, póki Stalin żył i tak dalej. I to był pierwszy raz. Potem to już, potem w 1965 przyjechałem już sam, jako taki młody chłopiec. No i to już połknąłem ten haczyk właściwie. Od tego czasu przyjeżdżałem co roku na wakacje. Jakoś mi się strasznie podobała Warszawa i Polska. Oczywiście nie przez system gospodarczy i polityczny. To mnie raży wtedy jako mały chłopiec, to mnie nie interesowało, ale po prostu towarzysko było cudownie. Dla mnie to towarzysko Polska i Warszawa była o wiele, wiele sympatyczniejsze niż Londyn wtedy. Fajna młodzież była, bardzo oczytana, o wiele bardziej oczytana niż angielska młodzież, londyńska. To się tak mówi, że tam wtedy był ten swinging London i tak dalej, ale ja coś chyba przespałem ten swinging London i wolałem tu się bawić właściwie. No wtedy miałem, za pierwszym razem miałem te 12 lat mniej więcej, więc trudno powiedzieć, co ja tutaj widziałem. No, widziałem jeszcze trochę ruin, jednak tutaj nie wszystko stało jeszcze. Pamiętam zapach właśnie polskiej benzyny, znaczy polskiej w sensie, że takiej, na której w Polsce się jeździło. To był zupełnie inny zapach, nawet jak jechałem z dworca gdańskiego, na który przyjechaliśmy właśnie pociągiem z Londynu, to właśnie jechaliśmy samochodem, który od razu inaczej pachniał. Przez to, że ta benzyna była zupełnie inaczej jakoś rafinowana niż nasza na zachodzie. Przyznam się szczerze, że na klatkach schodowych nie najlepiej pachniało. Ale to już można się do tego przyzwyczaić. Pewna rzecz, taka ogólna serdeczność. Oczywiście ja byłem w środowisku twojej rodziny. Dla mnie ta serdeczność w ogóle Polaków, nie tylko warszawiaków, ale mnie to zawsze imponowało i w pewnym sensie mnie to tu ściągnęło. To, że to był dom otwarty zawsze, znaczy wszystkie domy otwarte. To nie jest to tak jak w Londynie czy niektórych innych zachodnich krajach, że właściwie możesz śmiało tam mieszkać i nigdy nie być w obcym domu, bo ci nie zapraszają. Zapraszają do restauracji czy do pubu, a nie do domu. Jak skończyłem studia, a studiowałem fotografię w Londynie, po studiach trochę popracowałem w Londynie, ale cały czas miałem w myśli to, żeby przyjechać do Polski, zobaczyć jak tu jest nie na wakacje. I po prostu posiedzę, pofotografuję trochę, poznam kraj i tak dalej. No i od tego czasu jestem. Nigdy nie wróciłem. Zostałem wciągnięty w życie Polski, Polaków, rodziny, kolegów, fotografów i tak dalej, których poznałem. Dla mnie to się takie prawdziwe życie się jak gdyby otworzyło, czego zupełnie nie miałem w Londynie. Ja nie wiem dlaczego tak naprawdę. Moja rodzina na początku, jak ja przyjechałem do Polski, to była Saska Kępa, więc to ja lubię Saską Kępę, aczkolwiek lubię stare miejsca jednak, ja lubię starą architekturę, nie nową, co i mnie strasznie smuci, że w Warszawie jest tak mało tej starej, pięknej architektury. I dlatego lubię właśnie takie miejsca, jak ja lubię Most Poniatowskiego, lubię przyjeżdżać nim raczej niż Łazienkowskim, lubię Karową, ulicę Karową, lubię Nowy Świat. Ja lubię Pałac Kultury, ja nie narzekam, uważam, że jest o wiele ładniejszy niż wiele naszych innych nowych, nowoczesnych budynków, bo budynki dzisiejsze, nowoczesne są tak naprawdę brzydkie. Tym bardziej tu u nas się buduje jeszcze w takich kolorach, takich majtkowych, właściwie łazienkowych, co mnie bardzo denerwuje przez to, że to jest paskudny kolor, tym bardziej zimą. Jeśli chodzi o, czy ja widzę Londyn, nie, absolutnie nie. Jest to tak zupełnie inne miasto. Nie ma szans, żeby jakakolwiek część Warszawy wyglądała jak Londyn. A czemu? No i zupełnie inna architektura. Tym bardziej, że jeszcze Anglia ma inną architekturę niż resztę Europy, bo to jest jednak wyspa i wszystko w Anglii jest trochę inne. Po 1989 roku oczywiście wszystko
No po prostu wszystko fitnie, w sensie, że cały czas Warszawa jest w budowie. Ja bardzo lubię jednak być w mieście, gdzie coś się dzieje, czyli właśnie, czyli jednego tygodnia zobaczy, że tu nowy budynek powstaje, a już za dwa tygodnie już prawie skończony. Denerwuje mnie to, że jest tak właśnie rozkwitły wszystkie te billboardy i reklamy. To jest niepotrzebne i na niekorzyść Warszawy. To nie ma tych nocnych rozmów Polaków, które bywały dawniej, kiedy nikt się specjalnie nie martwił, że pracuje, więc można było do drugiej, trzeciej rozmawiać. Myślę, że tam, gdzie jest naród walczący, to jest o wiele ciekawiej niż jak jest naród niewalczący. Dzięki Warszawie udało mi się zostać człowiekiem tak naprawdę, przecież ja tutaj dorastałem. Wyrastałem w Londynie, a dorastałem w Warszawie, więc tutaj... A skoro już żyję dłużej w Warszawie niż w Londynie, no to myślę, że Warszawa ze mnie zrobiła człowieka, jakiegoś tam. Czy można tak powiedzieć? Albo czarami fotografa. Warszawa ze mnie zrobiła rzeczywiście fotografa, faktycznie. Ja myślę, że ludzie, którzy są urodzeni w innym kraju, a ich rodzice pochodzą z innego, ja myślę, że to jest taka nasza dwulicowość, że zawsze mamy jedną nogę w obozie tego kraju, gdzie mieszkamy, a drugą nogę w kraju, gdzie nie mieszkamy. Ja się czuję warszawiakiem jednak, tak? To już jest moje miasto.